Cześć, witajcie. Ja jestem są witam Was w kolejnym odcinku Newsów ze świata Grand Theft Auto 6 i mamy dzisiaj 1 grudnia. No i niestety w listopadzie nie zobaczyliśmy, można to powiedzieć, trailera kolejnej części GTA 6. W sensie drugiego trailera oczywiście mamy na myśli, ale mamy tutaj dwie ciekawostki, które nadesłaliście po poprzednim odcinku. Pierwsza dodała pan Fiero, mu bardzo dziękuję. I mamy tutaj teraz mapę, która przedstawia nam niby mapę GTA 5, tak? Taką w skali tej, którą zobaczymy względem GTA 6. Jak możemy zobaczyć, mapa GTA 6 no, jest ciut większa, tak? E, tutaj to jest takie jakby dopełnienie poprzedniego odcinka, w którym pokazywałem dość ciekawą mapę. Dużo osób jednak pisało, że ona jest troszkę słabo zaludniona i z, no, można się z Wami zgodzić, bo jednak ta jest troszeczkę bardziej. Taka zaludniona, ma więcej tego terenu zurbanizowanego, tak to mogę nazwać. Po prostu więcej tego terenu zabudowanego. Więc ta jest taka bardziej czytelna. Choć oczywiście oficjalnej mapy no, jeszcze nie dostaliśmy, więc wszystko traktujemy ja z dystansem. Waszym zdaniem taka mapa, jak teraz widzicie na ekranie, byłaby wystarczająca? Dajcie znać w komentarzach, bo w poprzednim odcinku, gdy pytałem o L4, to jedni pytali, że na krew chodzą, przecież sam to na krew. Byłem zawsze w zeszłą środę, oddać no, e, 450 ml krwi, bardzo fajny gaścik, co za to jest ogólnie dwa dni urlopu. Na przykład w moim przypadku, jeżeli, oj, przepraszam, że ktoś idzie do pracy, a jeżeli ktoś tam, w oglądź, planują tam trzy dni zrobić, także ciekawie będzie. No i jeszcze jak się L4, no dużo osób pisało, no, dość feedback, za co wam bardzo dziękuję. Jeden z Was, jeden z Was dokładnie, Wiktor, dał mi na pewno dość ciekawą teorię, którą trawicie na ekranie. Pierwszy trailer GTA 5 wyszedł 2 listopada 2011 roku, była to środa. Na trailer numer 2 musieliśmy czekać rok i 12 dni, bo to 14 listopada 2012 roku, także środa. Pierwszy trailer GTA 6 zobaczyliśmy 5 grudnia 2023 roku, był to wtorek. Jeśli dodamy do tego rok i 12 dni, jak w przypadku GTA 5, że chodzi nam 17 grudnia, jakimś cudem jest to ten sam dzień tygodnia, czyli wtorek. Czyli ten sam dzień co trailer pierwszy. Czy może być w tym coś na rzeczy? I rozmawiałem o tym z panem Fiero i on sam przyznał, że to dość ciekawa teoria, która może mieć rację, ponieważ, jak do tej pory nie zobaczyliśmy, powiedzmy, to trailera, no to jest szansa taka, że najpierw pokażą nam te zimowe DLC do GTA, a następnie po tym tygodniu, powiedzmy, jak wydadzą te DLC, zobaczymy coś więcej na temat GTA 6 jako taka. Forma prezentu świątecznego i naprawdę chciałbym w to wierzyć, że tak będzie, bo teoria ma sens. Droszczer mówi, że zobaczymy to 5, 5 grudnia, czyli w Mikołajki, lub też na przykład 4 dzień przed Mikołajkami, jako forma prezentu na Mikołaja. I teraz moja opinia jest taka, że obie te daty są bardzo możliwe, ponieważ Teoria Wiktora ma o tyle sens, że mija faktycznie rogi 12 dni, jest to przed świętami i może to być tak pewnego forma prezentu od Rockstar. Wiadomo, że mogli to pokazać na przykład, nie wiem, 23 dzień przed Wigilią. Ale Rockstar coś tam ma z takimi swoimi słynnymi etapami, etapami, takimi odległościami terminów, że coś się powtarza, tak? Ale o tym też będzie troszeczkę później w odcinku, także oglądajcie. Więc. <grym> Ja bym chciał jak najszybciej zobaczyć. Oczywiście, że piąty bardziej mi pasuje. Lecz ten 17 też mi sensownie. No jak po 17 nie zobaczymy. W ogóle nie 24 nie zobaczymy nic na temat GTA 6. Trochę lipa. Może to będzie oznaczało, że planują przełożyć ogólnie samą premierę i to już tak coś więcej. Ciężko też mi gdybać. No ja bym na razie coś więcej nic nie powiem wam na ten temat, bo nie chcę was wprowadzać w błąd. lecz mimo wszystko liczę na tego 17 ostatecznie. Coś nam pokażą. I oczywiście sekcja komentarzy jest wasza, jakie macie na temat opinie, nie? Słuchajcie, ale mam do was wieść o GTA 6. i To prawie prosto od Rockstara jest taki komunikat. Jeden z kluczowych pracowników zdradził mniej więcej jak wygląda jego wkład w tą grę, informując tutaj fanów po części. Zachwyt oczywiście był dość spory. Mowa tu o pracowniku Ryan Watts, kto wieloletni pracownik amerykańskiej firmy Rockstar Games. Zajmuje się on programowaniem oraz tworzeniem gier na autorskim silniku graficznym Rockstara. Silnik nazywa się Rage, czyli Rockstar Advanced Game Engine. Można powiedzieć, że, że to popularne studio wręcz znane jest z tworzenia gier, które opierają się na jej silniku autorskim, a nie na konkurencyjnym Unreal Engine. Dzisiaj wykorzystują nie swój silnik od wielu, wielu lat. Już dla przykładu San Andreas na przykład GTA postawał na Rage'u. Każda inna pozostała część też, na przykład GTA 5 czy Red Dead, który wygląda mega ładnie. Oczywiście jest to ostatnie dzieło Rockstara, ale tak no, tak świetnie. A możemy tylko sobie wyobrażać, jak świetnie będzie wyglądało GTA 6, bo już to piszecie w komentarzach i też naprawdę mam podjarkę z tym związaną. No ale wszystkie te produkcje z tego studia właśnie powstały na oparciu o silnik o platformę Rage. W ostatnim czasie Ryan Wood aktualizował swój. Profil na platformie LinkedIn, czyli takiego powiedzmy, Facebooka dla pracowników naszukających prac, takich chwalących się swoją pracą. Coś takiego nie mam LinkedIna, żeby nie było, także mówię, jak to więcej ja widzę. Ale zrobił on potaborszał swój opis wkładu, w co się dzieło Rockstara, opisał on, jak wygląda jego praca oraz na jakich płaszczyznach szczególnie przyczynił się do postępów na samą grą. Cześć wykonywanych przez niego czynności, bez wątpienia może przyczynić się do. Prawdziwej rewolucji świata gamingu. Teraz macie zdjęcie tego wpisu oraz cytat, co on napisał. Nadzoruje projektowanie, rozwój i optymalizację silnika Rage firmy Rockstar oraz zarządzanie kwestiami renderowania, fizyki, sztucznej inteligencji oraz pamięci, aby zapewnić, że silnik może obsługiwać otwarty świat. Kieruje ja również działem optymalizacji wydajności i przetwarzania w czasie rzeczywistym w celu utrzymania płynnej rozgrywki, zarówno jak na konsolach nowej generacji. I tutaj ważny cytat, jak i na komputerach PC, czyli Rockstar już wie, że sama gra trafi na PC, zresztą co nie jest tajemnicą i już na tym etapie prace trwają, aby to zoptymalizować pod PC, więc leczy, albo oni są tego źle zrozumieli na temat ostatnich odcinek, dlaczego nie trafiła finalnie gra na premierę na PC, dlaczego nie trafiają te gry, tylko po jakimś czasie ale widać, że już nad tym, nad tym pracują, tak? Lecąc dalej oczywiście, pracuje nad implementacją nowych technologii, takich jak ray tracing, czyli śledzenie promieni, globalne oświetlenie wykorzystujące ray tracing, czyli na przykład słońce, księżyc, czy jakieś inne elementy, generowanie proceduralne obiektów i środowisko gry oraz różne inne systemy techniczne w rdzeniu silnika, napisał Woods na platformie LinkedIn, dodając, że powyższe działania dotyczą GT, a 6. to wynika z tego, że Sling Raid może być prawdziwą rewolucją dla Rockstar Games, wykorzystując Ray Tracing w odpowiedni, optymalny sposób, może to przynieść się do niesamowitego skoku jakości i realizmu samej rozgrywki, bez e, zmartwienia gdzieś tam o ogromny spadek wydajności. E, dotychczasowe prace nad generowaniem środowisk i obiektów, które mają znaleźć się w grze, a dodatkowo podstosowując apetyt graczy, którzy już teraz chcieliby zagrać w Produkcję amerykańskiego studia, no bo w sumie kto by nie chciał z Was zagrać w GTA 6, widzowie, no nie, bądźmy szczerzy, no. Sekcja komentarzy z Wasza kto by nie chciał, chociaż czytałem Wasze komentarze w ostatnim odcinku i znalazłem się takie osoby, które no nie chcą grać w GTA 6, no szkoda mi tych osób, niestety na szczęście można powiedzieć większość z Was chce, dlatego warto subskrybować kanał, aby w momencie premiery y, bawić się świetnie ze mną na livestreamach. Inną ciekawą kwestią jest fakt, że programista wspomniał o trwających pracach zarówno nad wersją na konsolę, jak i na PC. Są to świetne wieści dla ogromnej części graczy, bo społeczności fanów GTA pojawiają się obawy, że Rockstar Games na razie nawet nie zamierza sobie gdzieś tam kłopotać głowy ale tak można powiedzieć oczywiście nad wersją podstawą. podstawową. Warto również zaznaczyć, że Ryan Woods nieco zaklęcał wcześniej opis Obecnie na jego profilu nie wyczytamy aż tak wielu konkretów, um, mówiących między o platformie Rage, czy tam RAID Racingu mm, I teraz macie oczywiście obecne gdzieś tam e, informacje, nie? Co o tym sądzicie? No, moim zdaniem na pewno e, przyczyni się to mocno do tego, że w grze się będzie grało świetnie, no ale to w końcu Rockstar robi te gry i potem piszcie mi, się sami się tak podniesa, że na tym GTA 6, na tym Rockstarem. Słuchajcie widzowie, no jest nad czym, jest nad czym, no... Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. Jak już tak dzisiaj rozmawiamy sobie o tych technologiach, jakie to w tym GTA będą, no to idźmy dalej w tym temacie, chociaż na pierwszy rzut oka technologia nie do końca może być czymś, co każdy z was zobaczy, ale z pewnością gdzieś to będzie mała rewolucja dla procesu tworzenia gier, a także sposób w jakim twórcy projektują i optymalizują te wirtualne światy. Także Czym jest ten proceduralne generowanie obiektów w samej grze? Jest to procedura, która generuje nam obiekty, które pozwalają na automatyczne tworzenie elementów gry, takie jak budynki, wnętrza budynków, przedmioty na podstawie zestawów wcześniejszych reguł. W praktyce znaczy to tyle, że twórcy mogą zaszczędzić sporo czasu, który normalnie poświęciliby na ręczne projektowanie każdej lokalizacji czy elementu, a jednocześnie stworzyć troszeczkę bardziej zróżnicowane i realistyczne środowisko. Według udostępnionej informacji na temat nowego silnika Rage, jak już wiemy, Rockstar Advanced Engine, Game Engine, nawet jeśli gracze nie dostrzegą bezpośredniej różnicy, to programiści z pewnością docenią łatwiejsze i sprawniejsze zarządzanie programowaniem świata gry. Także co procedura generowania obiektów daje twórcom gier? Z punktu widzenia dewelopera procedura generowania to ogromne ułatwienie jak wynika z profilu jednego programistów, system ten pozwala na lepszą optymalizację gry, co zapewne nam pozwoli na płynniejsze granie w samą grę. Czy to na konsolach nowej generacji, czy to może że obecnej generacji, oraz na konsolach PC. Na konsolach PC, tak, no, oczywiście na komputerach PC, żeby nie było. Dynamiczne tworzenie środowisk, co pozwala na oszczędzić czas na projektowaniu i wprowadzaniu do gry. Wielu szczegółów oraz integrację nowych technologii, takich właśnie jak Ray Tracing, czy właśnie oświetlenie oparte na śledzeniu promieni, ale to jest coś, co mówiłem troszeczkę wcześniej już, tak? Czyli co, oznacza to, że będziemy mieli realizm w każdym szczególe? No, spekulacje na temat GTA 6 wskazują, że Rockstar zamierza wprowadzić jeszcze większy poziom realizmu swojej gry, na przykład wewnątrz budynków mogą być generowane dynamicznie, co by nam pozwoliło na taką. Społeczno-ergonomiczną różnorodność mieszkańców, bogate apartamenty w centrum miasta miałyby eleganckie i drogie meble, podczas gdy zaniedbane mieszkania na przedmieściach były wyposażone w tanie i zużyte przedmioty. Dodatkowo pojawią się także odniesienia, że gracze będą mogli hmm, gdzieś tam przybierać, czy też tracić na wadze w zależności od trybu życia, co pozwoliłoby troszeczkę, hmm, na troszeczkę większą interaktywność i taką personalizację. Czyli co, GTA 6 nową rewolucją w grach? Chociaż na oficjalne informacje o GTA 6 wciąż trzeba czekać i nie mamy tego trailera nadal, jak wiemy. Przeciaki sugerują, że Rockstar celuje we stworzenie najbardziej realistycznego i zaawansowanego technologicznie świata w historii serii gier. Proceduralne generowanie obiektów w połączeniu z zaawansowaną technologią graficzną może spowodować, że świat gry będzie jeszcze bardziej imersyjny niż kiedykolwiek. Chociaż nikt to nie wątpi, no, że GTA 6 wysoko podniesie poprzeczkę w branży G. Wszystko z na to, że Rockstar ponownie zadenifiuje gatunek sandboxów, pokazując wszystkim, jak powinny wyglądać otwarte światy w grach wideo, na którą oczywiście większość z nas czeka z niecierpliwością. Co Wy sądzicie o tym, że każdy budynek tego będzie się generował na żywo, i na podstawie jakichś argumentów będzie wyglądał inaczej. Nie będzie dwóch takich samych. Jak dla mnie spory plus, bo w sumie perspektywy programu, programistów to naprawdę zaprojektować dla budynku będzie problem. A tak, może nam to pozwolić, że do każdego budynku będziemy mogli wejść, który się wygeneruje w czasie rzeczywistym. Hmm. no Brzmi to bardzo ciekawie. No i na koniec odcineczka chciałbym jeszcze wrócić do tematu premiery drugiego trailera GTA 6, który prawdopodobnie zobaczymy w grudniu. Mówię prawdopodobnie, no bo mieliśmy go zobaczyć już w listopadzie, dzisiaj mamy pierwszego i dalej nic. Chyba, no, że w momencie kiedy nagrywam po publikacji coś się pojawi, no ale wątpię. Więc powiedzmy, że na moment nagrywania, czyli na poranek 1 grudnia, no nie zjemamy. Eee, lecz, no słuchajcie, czy wielka współpraca z Sony i Rockstara to moment, gdzie premier drugiego zestu na GTA 6 jest na horyzoncie. Mowa tutaj o dacie 3 grudnia. To właśnie tą datę upatrzyli sobie obecnie gracze. Mówiłem wcześniej Wam o 17, o 5, a teraz 3, 6, no już trzecią datę, weź tam coś sobie poukładać dobrze, a potem do nas mów. No słuchajcie, no jest też taka data możliwa niestety, bo niestety, ponieważ dużo tych daty jest możliwych. Fajnie, że wszystkie trzy pokazują nam grudzień i ten rok. W ogóle to jest gdzieś takie pocieszenie dla Was, jakby ktoś chciał coś pocieszającego usłyszeć, tutaj będącego przełomem dla przeszłości GTA 6. Według najnowszych przecieków wszystko wskazuje na to, że Sony zdobywa prawa marketingowe do gry i mogłoby już zaplanować zorganizowanie pewnego rodzaju wydarzenia właśnie tego dnia. Głównym powodem tych podejrzeń są plotki na temat potencjalnej współpracy firmy oraz tamtejszego no, pojawienia się liczby 0312 i godziny 20.24 na jednym z nich wydarzeń. I teraz macie screena z tego tweeta, że tak to powiem. E, ci tam koleżan Pogłoski, że Sony dało prawa marketingowe 8GTA6 i tutaj mamy takie, a nie inne screeny. Choć Rockstar Games znany jest znany z samodzielnego kształtowania sobie swojej strategii marketingowej, a powyższe informacje nie są w żaden sposób potwierdzone, to nie możemy ich wykluczyć oczywiście, że 3 grudnia będzie dniem, w którym zobaczymy drugi trailer GTA 6 oraz ogłoszenie współpracy z Sony. Warto również zaznaczyć, że wspomniana data będzie 30 rocznicą debiutu konsoli PlayStation. Pierwsze zapowiedzi GTA 6 miały natomiast miejsce 5 grudnia 2023 roku. Popuszczyli w tym momencie zwiastun pierwszy, więc wypuszczenie zostało numer 2 niespełna rok po premierze pierwszego, no i około gdzieś tam roku przed samą premierą gry wydawałoby się bardzo logicznym ruchem, ale jak to jednak jest? No, strategia zapowiedzi GTA 6, jakie w ogóle będzie, jak to będzie wyglądało, no wie tylko Rockstar Games, jak Wam mówiłem, tutaj teoria widzę. też może być bardzo prawdopodobna, ale zobaczymy to po roku i dwunastu dniach, co będzie następstwem wtorku 17 grudnia. Może to być prezent przed świętami z automatu, gdzie tam ktoś się zaplanował, jednak być tęgi umysłu nad tym wszystkim myślą. Też 5 grudnia nie brzmi złym datą, tutaj tak dodatkowo jeszcze wyczytałem takiego fajnego tweeta. Że 3 grudnia będzie data pier premiery drugiego na GTA 6, mamy no, 3 na klawiaturze 3 kule stojące, 3 gwiazdki na kapeluszu e, kule w sensie, że naboją, tak bardziej mogę sprecyzować tutaj to tłumaczenie. No i tu macie tego tweeta, więc nie wiem, e, czy. Je... O, zrobimy zagadkę, albo zrobimy na ankietę, te, też sekcja komentarzy jest Wasza, kiedy zobaczymy zwiastun 3, 5 czy 17. Albo śledzimy opcję kolejną, eee, żadne słowo wyższych. <grystanie> o, widzowie, fajnie jest tak pokazać o tym, co się wydarzy. Oczywiście wszystko to jest niepotwierdzone, więc ja bym to traktował bardziej serdza mojego Messengera. Traktowałbym to bardziej jako. Pozdrawiam cię, panie Fiero, <grystanie> bo napisano na Facebooku. <grystanie> eee, jako oczywiście coś, że za informacji niż wyroczni, takie tutaj ciekawostki wam opowiadam. Jeżeli ktoś nie śledzi, tylko świata na bieżąco, no ja z mojej filmy może to nadrobić raz w tygodniu, to się systematycznie robić, także zachęcam do subskrypcji, oceniania kanału łapką w górę lub też łapką w dół, jak się podoba łapka w górę, jak nie to łapka w dół widzicie naszego Discorda ekipowego, gdzie tam można podesłać jakieś newsy, pogadać o GTA 6, nie tylko oczywiście no i zachęcam do śledzenia mojego kanału, ja jestem Siejson i dziękuję Wam za oglądanie tego materiału, widzimy się w następnym odcinku z nowości ze świata Grand Theft Auto 6 do następnego Cześć!